Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Kwadrans ze sztuką tańca. Moim gościem, jak zwykle, Ania Bada. A ja rozmawiam, jak zwykle, z Michałem Ratajskim. A gościmy, jak zwykle, w terenowym studiu, które mieści się w klubu kawiarni Kipisz. I prawdopodobnie, jak zwykle, 15 minut to będzie... Wyzwanie. Niemniej jednak nieunikamy wyzwań, a dziś szczególne wyzwanie z mojego osobistego punktu widzenia, gdyż temat szczególnie mi bliski, a tak naprawdę zaczęło się to od tego, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Niemniej jednak, żeby trzymać to pojęcie ramy czasowej, odpalamy silniki i lecimy, improwizujemy, a właściwie płyniemy, bo w mieście Łodzi się to wydarza, to co się dzieje teraz. Ostatnio mówiliśmy sobie o początkach postmodernizmu, jednak mimo mocnych chęci odcięcia się od wcześniejszych czasów, czyli od modernizmu, udało nam się tak naprawdę dojść do takich spostrzeżeń, że to odcięcie nie jest też taką ostrą, ciętą linią, bo nie do końca jest możliwe, dlatego że tak naprawdę mimo tego deklaracji tego odcięcia, tego manifestu przez braku manifestu, No Manifest in Rider, okazało się, że bardzo dużo rzeczy jest wykorzystywanych dalej. I mówiliśmy sobie też o takiej grupie Jackson Pieter i grupie, która powstała kilka lat później, czyli Grand Union, w której wiele osobistości pojawiło się i tak naprawdę znów nam powraca. Bo dziś tematem improwizacja, kontakt improwizacja, czyli twór przedziwny, właśnie. Jak to się wszystko zaczęło? O, w zależności o czym będziemy rozmawiać w ciągu najbliższych, tak, gdzie popłyniemy i gdzie nas to poprowadzi, dlatego że gdybyśmy chcieli porozmawiać o improwizacji, roli improwizacji w tańcu i w życiu, a szczególnie to jest ważne, jeśli mówimy o tym okresie Stany Zjednoczone, lata 60., lata 70. XX wieku, kiedy też o tym mówiliśmy wcześniej, artyści związani z postmodern dance bardzo intensywnie działali w tym kierunku, żeby łączyć aktywności życiowe i życie codzienne ze sztuką, tak jakby też próbować niwelować te granice. I to się tak naprawdę pozbyć się jej, bo mówimy też o pewnym określeniu, że tancerzem może być każdy, sztuką może być wszystko, każdy dźwięk może być muzyką, każdy ruch może okazać się tańcem. Czyli tak naprawdę totalne odrzucenie ram ideologicznie, ale niemniej jednak nie należy zapominać, że prekursorzy technik, o których dzisiaj mówimy, to tak naprawdę wyszkoleni tancerze, którzy tą technikę posiadali, prawda? I wydaje mi się, że możliwe było to dopiero w sytuacji, kiedy oni na tyle dobrze poznali tą technikę, na tyle osiągnęli pewien kunszt, jeśli chodzi o operowanie tymi narzędziami, bo wtedy poznając pewne ramy, można dopiero tak naprawdę móc za nie wyjść, prawda? Znaczy to działa i w praktyce, i w teorii, na pewno. Takie patrzenie na rzeczywistość z punktu tu i teraz i odnoszenie, jakby badania pewnych zjawisk, które są charakterystyczne dla tańca, dla choreografii i sztuki w XXI wieku, przez pryzmat tego, co się wydarzyło, o tym mówiliśmy. Ja mam wrażenie, że to działa na tej samej zasadzie, jak z mojego punktu widzenia badacza, historyka, teoretyka. Fascynują mnie zresztą te poszukiwania przeróżnych odniesień w tych historiach wcześniejszych. Natomiast jeśli chodzi o kwestię improwizacji i kontakt improwizacji, to też zwróciłabym uwagę na to, że ta improwizacja jest tak naprawdę wpisana w ruch i taneczność, w historię tak naprawdę tego, czym jest ruch i czym jest taniec. Czyli moglibyśmy się odnieść do, znowu powracamy z tym wątkiem, funkcji tańca w kulturach prymitywnych, współczesnych kulturach prymitywnych, gdzie tym pierwotnym impulsem do ruchu, do ucieleśniania, nie wiem, wrażeń, emocji, sposobu na czytanie rzeczywistości wokół, co nie było przecież tak oczywiste,
i wiele zjawisk było takich niejasnych, niewytłumaczalnych, odbywało się za pomocą tańca improwizowanego. Więc tak naprawdę ta improwizacja jest wpisana w historię ruchu i taneczności od niemalże od samego początku. I gdybyśmy sobie śledzili... To jest też jakby naturalna potrzeba tak naprawdę, tak. Jeśli chodzi o taniec. I gdybyśmy sobie tak ten wątek prześledzili epoka po epoce, odnosząc się w ogóle szerzej do historii tańca, to byśmy zobaczyli, że w różnych miejscach tej historii tą skłonność, naturalność do improwizowania w ruchu znaleźlibyśmy też wcześniej. Niemniej jednak tutaj środowisko Jackson's Dance Theatre, a w szczególności ta grupa Grand Union eksplorowała przestrzeń, formę tańca właśnie poprzez działania improwizowane, poprzez improwizację. A przestrzeń improwizacji, to, czyli tak naprawdę można by sparafrazować przestrzeń otwartości, prawda? Na to, co nieznane, na to, co nieprzewidywane, na to, co nieplanowane w kontekście myślenia o wcześniejszym nurcie, dosyć mocno sprecyzowanym, jeśli chodzi o choreografię, bo zarówno w improwizacji, jak i w kontakcie improwizacji, to ten element reakcji na bodziec, na zaskoczenia tak. I w zasadzie gotowości do tej reakcji, to jest, zdaje się, kluczowe. No oczywiście tak, i myślę, że ta jakby z jednej strony gotowość na i otwartość, tak, na przyjmowanie przeróżnych bodźców, zaskoczeń z zewnątrz, umiejętność szybkiego reagowania pozwala na odnajdywanie zupełnie nowych dróg jakości w tańcu i nie jest to przypadkiem, że i improwizacja, i kontakt improwizacja są takimi narzędziami, bez których, no nie wiem, zaryzykowałabym jednak takie stwierdzenie, taniec współczesny czy współczesna choreografia się nie obejdzie. Na różnych płaszczyznach to może przebiegać, tak? Możemy podchodzić do improwizacji, kontakt improwizacji jako narzędzia, za pomocą którego komponujemy ruch, który potem będzie ustrukturyzowany i ułożony. Możemy podchodzić jako do formy... Czyli taki czynnik startowy, taki tak. Silnik, który daje pewną inspirację, daje też jakby możliwość wyjścia poza ramy umysłu tak naprawdę, bo jeśli mówimy o planowaniu, też chyba wydaje mi się o estetycznym postrzeganiu, prawda? Bo to, co silnie się wydarzyło jakby w czasach postmodernizmu, to jakby odwrócenie takiego stereotypowego myślenia, jeśli chodzi o samą estetykę. Przestaną mówić o tym, co jest piękne, co jest ładne, co się nadaje, co może być na scenie, bo przede wszystkim zrezygnowano jakby z klasycznego ujęcia samej sceny. Więc skoro każdy ruch mógł być tańcem, tak jak każdy dźwięk według Cage'a mógł być muzyką, to tak naprawdę forma myślenia w kontekście estetyki zupełnie została przewrócona i przewartościowana. No tak, albo można to jeszcze jakby rozszerzyć w ten sposób, że to, co jest związane z estetyką, nie musi się mieścić w kategorii powszechnie rozumianego piękna, tak? Że nagle rzeczy, które powstają ad hoc, które są niezaplanowane, które obarczone są też jakimś ryzykiem tego, że ta forma, która powstanie, będzie, nie wiem, nieregularna, nieprzewidywalna, no to było coś szczególnie fascynującego, takie poszukiwania Steve'a Paxtona, bo jakby taką postacią najważniejszą, tak, dla kontaktu improwizacji jest Steve Paxton. Przypomina mi się ta jego praca, znowu gdzieś w pamięci przywołuje fragmenty prac Steve'a Paxtona, na których obserwujemy takie maniakalne wręcz próby spojrzenia na te proste czynności ruchowe, bieganie, siadanie, wstawanie, kręcenie się, i jak on to rozwijał też w takim aspekcie kompozycyjnym z pracy solowej na pracę grupy. I dalej rozwinięcie tego wątku w takim temacie poszukiwania różnych dróg i rozwiązań tego, w jaki sposób oderwać się od ziemi i bezpiecznie móc na nią powrócić. Dokładnie, i bezpiecznie spaść. A ciekawe jest to, że nie był pierwszy, znowu tak wracają. Właśnie, bo tak jak o tym mówisz, to chciałoby się kontynuować i przejść już, biorąc pod uwagę, jak będzie czas, do wątku Steve'a Paxtona, ale to, co jest dla mnie uderzające, to to, że jest coś takiego, czytając, zgłębiając jakby to, co dokonała wcześniej w naszym odcinku wspomniana Marta Graham, czytając te wszystkie zagadnienia o tym wprowadzeniu elementów floorworku, wprowadzenia tego do słownika, pracy z centrum, przepływu, płynności, czyli flow, która jest po prostu nieodzownym czynnikiem kontaktu improwizacji, to ja mam wrażenie, że Steve Paxton jest takim
merytorycznym wnuczkiem Marty Graham, bo przecież uczniem Marty Graham był Merce Cunningham, tak. A z kolei Steve Paxton pracował również u Merce'a Cunninghama, więc też przez parę lat tańczył w jego zespole. Nie tylko oczywiście, ale jestem pewien, że siłą rzeczy ta siatka połączeń i tych wpływów dalej gdzieś tam była kontynuowana i oczywiście rozwijana w inną formę, w inne spojrzenie. Bo to, co się wydaje tutaj takie innowacyjne i nowe, to to, co odróżnia improwizację od kontakt improwizacji, że mówimy tutaj o pewnym sensie o rezygnacji z siebie. Przekierowaniem tej uważności na sferę zewnętrzną, na partnera, partnerów, na przestrzeń wokół. Na zrezygnowanie też jakby z myślenia o strukturze ciała, o kontekście tego, jak zbudowane jest nasze ciało, jak ono działa w przestrzeni, jakie ma możliwości. Idąc krok dalej, co się wydarza, jeżeli przestajemy o tym myśleć jako moje indywidualne możliwości i indywidualne możliwości partnera, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju formy spotkania, partnerowania, kiedy nie myśli się o tym, co moje, co twoje, co jest moją rolą twoją, tylko to, co negocjujemy poprzez ruch, poprzez impuls razem i co jest wypadkową tego. No to jakby wtedy staje się takie czyste i klarowne zagadnienie fenomenu społeczności kontakt improwizacji budowanej wokół tej propozycji Steve'a Paxtona opartej właśnie na zasadach współdziałania. I istnieje coś takiego jak bardzo specyficzna, charakterystyczna wspólnota ludzi zajmująca się kontakt improwizacją. No może wrócimy jeszcze do tego wątku, ale ja bym chciała powrócić jeszcze do tego, do tych koligacji rodzinnych, które tutaj stworzyłeś. Marta Graham, Steve Paxton. Ja bym widziała też bardzo wyraźne połączenie w tych poszukiwaniach i myśleniu Steve'a Paxtona w odniesieniu do jego poprzedników, tancerzy, choreografów mężczyzn i Teda Shawna i Charlesa Whitemana, którzy też bardzo mocno zajmowali się i badali ruchem męskiego ciała. Ted Shawn założył przecież męski zespół, działali w Jacob's Pillow, gdzie do dziś działa fantastyczny, to jest fantastyczny ośrodek i festiwal, Jacob's Pillow Festival. Charles Whiteman z kolei gdzieś też prowadził takie praktyki badania na temat tych jakości upadania, sposobów upadania, jak upadać, żeby to czyli było... I znowu radzenia sobie z grawitacją i z tym, że ona nieustannie tak. jest. I tego, czy to jest w ogóle i jednocześnie, żeby to było jakieś ciekawe, efektowne, no i tak jak wspomnieliśmy, bezpieczne. A jak mówisz o tym z kolei, o tych męskich rozważaniach i możliwościach, to krótką linią możemy to od razu połączyć z pracą Steve'a Paxtona, czyli Magnezium z 1972 roku, która uważana jest oczywiście bardzo umownie za początek kontaktu improwizacji, czyli pokaz pracy jego i studentów Oberlin College, gdzie prowadził stałą grupę zajęcia. I tak naprawdę po tym pokazie zobaczyło to pewna grupa odbiorców, między innymi Nancy Starksmith, która dołączyła, jest uważana za matkę kontakt improwizacji. Kolejne osoby, które dołączyły, Nita Little, między innymi Kurt Seidel. I oni się chyba pojawili w Nowym Jorku, w galerii sztuki Johna Webera, gdzie dokładnie. Już... Znowu mamy ten Nowy Jork, to jest niesamowite, aha, to jest na mapie z kolei. I doprowadziło to do założenia grupy Reunion. Czyli tak naprawdę osoby, które wcześniej miały ze sobą kontakt, kilka lat wcześniej pracy w zespole Grand Union, już skupiły się jako Reunion, prowadząc badania tak naprawdę nad kontakt improwizacją. I czy możemy rzeczywiście powtórzyć za Steve'em Paxtonem, że to były badania nad fizyką ruchu? Myślę, że zdecydowanie tak, bo sam Paxton powiedział o tym, że tak. jeżeli tańczysz fizykę, to tańczysz kontakt, jeżeli tańczysz chemię, to robisz coś zupełnie innego. I jakbym się nie czepiał tego wątku chemii oczywiście, bo to jest bardzo szeroki temat na kolejne zagadnienia, zresztą niejednokrotnie poruszany na festiwalach kontakt improwizacji, bo pamiętajmy, że jednak kontakt fizyczny to też jest pewna sfera intymności i to też było pewne nowum, gdzie tak naprawdę rezygnujemy ze swojej takiej bariery ochronnej, umownej, w zależności od tego, w jakiej kulturze żyjemy, ale mówi się, że to jest taka bariera 40 cm,
która jeżeli jest przekraczana, to jest wejście przestrzeń, tak, kinesferę taką bliską, która powoduje, że ciało jest zaalarmowane w pewien sposób, bo czasem się pojawia pewien dyskomfort. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, kiedy spotkanie jest z kimś nieznanym, nowym, czyli to, na czym opiera się tak naprawdę sama improwizacja, prawda? Czyli na to nieznane, na nowe. I ta otwartość była moim zdaniem takim bardzo dużym krokiem w kontekście takiej bliskości, fizyczności i rezygnacji w pewnym sensie z myślenia o jednostce na rzecz budowania czegoś, co jest pomiędzy. Wspomnieliśmy we wcześniejszych odcinkach o Robercie Danie, znowu nam się siatka łączy, od którego tak naprawdę warsztatu przeprowadzonego z nim w Jackson Theatre w latach 60. Jest taki wywiad ze Stephen Paxtonem, Fernando Neder przeprowadza z nim wywiad, dostępny na YouTubie, polecam go bardzo serdecznie, gdzie Paxton wspomina o teorii właśnie Roberta Dana, teorii unicorn, teoria jednorożca, magicznie to brzmi, ale parafrazując i odnosząc to stricte do kontaktu improwizacji, pojawia się tutaj temat jakby prowadzenia i podążania w tańcu, czyli jakby gdzie te role są bardzo konkretnie ustalone. I bardzo takim fajnym efektem i wynikiem braku czasu i jego upływu jest... Czyli robi temat w tak ciekawym momencie? Jest takie właściwie znamie tego, o czym ta kontakt improwizacja jest, tego, że jeżeli są dwie osoby prowadzące w tańcu, to taniec trwa bardzo krótko. Natomiast jeżeli są dwie osoby podążające, to taniec może trwać dłużej. Ciekawe jest to, że gdzie ten taniec się rodzi, istnieje w punkcie kontaktu, czyli w punkcie fizycznej relacji, czyli w punkcie, gdzie tak naprawdę poprzez negocjowanie czysto sił fizycznych, grawitacja, nacisk, ciężar, siła odśrodkowa, która jest bardzo często wykorzystywana właśnie do niwelowania ciężaru, to jest miejsce, w którym według Paxtona, opierając się na tej teorii, rodzi się taniec. Niesamowite. Tak, taniec, który jest wywiedziony z fizyki, tak? Jakby nie było. Samo to, że taniec się pojawia tam, gdzie spotykają się ludzie, mówiąc innymi słowy. Tam, gdzie spotykają się dwie osoby w czystej fizycznej relacji, opartej na fizycznych pojęciach, występujących właśnie stricte z fizyki, że to jest miejsce, gdzie może zrodzić się taniec. Moim zdaniem to jest piękne przesłanie na ten odcinek. Chociaż szkoda, że nie udało nam się jeszcze powiedzieć o tym, co zadecydowało i nadal decyduje o tym, że kontakt improwizacja jest taką formą, której nie dało na szczęście się okiełznać i zakleszczyć, tak zamknąć w jakiejś skończonej formule. Myślę, że to są tak jakby podstawowe dążenia u samego źródła, co było jakby dążeniem całego postmodernizmu, żeby po prostu zerwać z czymś pewną sztywną ramą, formułą, i wychodzić po nieznane, po nieodkrywane, po czerpanie. Sam Cage, Cunningham, te wszystkie próby, Martha Graham, te wszystkie sięganie po rzeczy, które do tej pory wydawały się, że są nie na miejscu, powodowało tą mega otwartość. I wydaje mi się, że kontakt improwizacja nie została zamknięta chociażby w certyfikowanie. Nie ma czegoś takiego jak certyfikat nauczyciela kontakt improwizacji. Nie ma czegoś takiego, co stricte określa, tak? Nie ma czegoś takiego, co mówi dokładnie, czym kontakt improwizacja jest. Jest moim zdaniem też jakby piękno tego, bo dzięki temu ta forma cały czas się rozwija, ponieważ jest otwarta na wszystkie wpływy, nie tylko jeśli jest związane z ruchem, czyli tak naprawdę z szeroko rozumianą sztuką. To jest też coś, co jest mi szczególnie bliskie w moich ostatnich badaniach. Zaczynam odkrywać piękno tego, że jak dobrze się stało, że się jednak nie zamknęło w jakąś poręgę. No potrzebny jest kolejny odcinek, żeby więcej porozmawiać o tych praktykach. Albo odkrywania odcinek ekstra. Tak, wszystko przerzucone do odcinka ekstra, w którym będziemy domykali te wątki i tematy, których być może nie udało się gdzieś w naszym odczuciu dokończyć w poszczególnych odcinkach, albo też odnosić się do jakichś takich
działań i akcji, aktywności, które w szczególny sposób nas interesują właśnie w tej przestrzeni tańca XX i XXI wieku. Na pewno pokusimy się o próbę, podkreślam próbę zsieciowania tego, jakby przedstawienia tej siatki połączeń, która coraz bardziej nam się rzutuje w każdym z odcinków. I zagęszcza. I to jest też jakby piękno tego, jak my tutaj z tym czasem musimy walczyć. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy odcinek w kolejnym galopie kwadransu ze sztuką tańca. Do następnego spotkania. Bardzo dziękuję. Moim gościem Ania Banek. Ja rozmawiałam z Michałem Ratajskim. Również dziękuję i do zobaczenia. Pozdrawiamy z klubu Kawiarni Kipisz. Wszystkiego dobrego.